Siemanko, mamy dzisiaj niedzielę i jadę z Kamilem do Barcina. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy właśnie przed basenem i czekamy teraz na Nowaka, od którego pożyczam GoPro na dzisiejszego tipa. To jest Kamil. Kamil, co będziesz robił? Czekaj, to nagram. Nagramy Kamila. Wow. To była wspaniała ewolucja wyścigowa. Powiedz coś śmiesznego. Na gazetce coś tam. A powiedz, gdzie jedziemy. Kurwa, ci Ticino. Italiano? Jo. Już jesteśmy na skateparku w Barcinie i teraz wam to pokażę i zaraz chwilę na parku, teraz idziemy sobie na krótką sesję na pump tracku. Jak widzicie, mam GoPro pożyczone od Nowaka, dlatego już pewnie widzieliście tą moją fajną glebę, którą zaliczyłem, i teraz jakaś nagrywka na pump tracku by się przydała, więc lecimy. Dobra, pojeździliśmy trochę na parku, byliśmy nawet na pump tracku i teraz idę tutaj z kamerką, wiem, że to śmiesznie wygląda. Idziemy do Tesco trochę się ogrzać i kupić sobie coś do picia. I ogólnie, jakbym miał ocenić ten park, to jest bardzo fajny, podoba mi się tutaj jazda i myślę, że więcej razy będziemy tutaj przyjeżdżali w zimę. Choć w sumie w lato. Nie wiem, mi to różnicy nie robi. Love.
blisko, jesteśmy teraz na parku i chwilę pojeździmy, ale przed chwilą byliśmy jeszcze na tym placu zabaw, który jest fajny. I mimo tego, że mamy po paręnaście lat i tak było, fajnie się bawiliśmy, tak Kamil? Jak przed chwilą widzieliście, dzisiaj pojeździliśmy solidnie na tym super skateparku w Barcinie. Na pewno tu jeszcze przyjedziemy. No i również na pump tracku, który jest kozacki, jest jednym z najlepszych pump tracków w Polsce. A teraz zobaczycie szybką akcję od Kamila. Mamy pojeżdżone i zawijamy teraz dalej na Wrocławia. Jest godzina jeszcze 16:28, a o 17:36 dopiero mamy autobus. Dzisiejszy dzień uważam za udany, było bardzo fajnie. Skatowałem rurkę, znaczy się tak musnęłem tą rurkę, ale przynajmniej się nie bałem wskoczyć na nią. Kamil zrobił... co ty zrobiłeś? Kamil zrobił frontside boarda na rurce okrągłej i zrobił jeszcze 50-50 do whipa. I ogólnie na pump tracku jeszcze dużo pojeździliśmy. No i jakbyśmy mieli ocenić ten skatepark w skali od 1 do 10, ja daję taką mocną szóstkę. Skatepark fajny do porchillowania. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś jumpboxa parkowego, a tutaj jest i tak bardzo dużo miejsca, które się ma. No zobaczcie. Tu jest duża przestrzeń, teraz około 5 metrów obok mini. No i no cóż, no tu by mogło też coś być, ale no tak już zbudowali ten skatepark, szkoda. No i teraz zawijamy do domu. Myślę, że film wam się spodobał.